Dzień dobry, witam Państwa, 21 kwietnia, Łukasz Lewandowski, firma Frusto. Zapraszam Państwa na kolejny komunikat sadowniczy, w którym omówię bieżące zalecenia w uprawie jabłoni. Na wstępie dzięki bardzo za Waszą aktywność na YouTubie, jak również na Facebooku. Zachęcam serdecznie do subskrypcji, do lajkowania. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co chcemy Wam przekazać, a i na pewno dzięki Waszym lajkom i subskrypcji umilacie nam pracę. Komunikat zaczynamy od tematu przymrozków i uszkodzeń spowodowanych przymrozkami. Oprócz tej lokalizacji tych szkód nie notujemy praktycznie wcale. Patrząc globalnie, to poziom tych uszkodzeń jest silnie zróżnicowany. Pamiętajmy jednak, że jeżeli nawet notujemy te uszkodzenia w takiej standardowej ilustracji na poziomie średnim, czy nawet wysokim, bądź bardzo wysokim, to zazwyczaj w tych górnych partiach korony te uszkodzenia są zdecydowanie mniejsze. Czasami nawet tych uszkodzeń w tych górnych partiach korony nie notujemy, a więc mamy do czego wchodzić do tego sadu i jest sens w tym momencie walczyć o ten plon, który jeszcze jest spokojnie w większości lokalizacji do wyciągnięcia. Dodatkowo pamiętajmy, że dobre plonowanie osiągamy w momencie, kiedy 5% kwiatów zawiąże nam owoce. A to pokazuje, że jest w tym momencie sens walki o te pąki, które zostały ewentualnie uszkodzone podczas mrozu. Jakie rozwiązania? W tym momencie chciałbym zarekomendować dwa rozwiązania. Pierwsze to jest Ergosteam, produkt biostymulujący, silnie regenerujący rośliny po przebytym stresie. Produkt mieszalny z większością fungicydów stosowanych w tym momencie. Bądź temat numer dwa, rozwiązanie kompleksowe. Pamiętajcie, że oprócz uszkodzeń mrozowych, które notujemy w swoich sadach, zwróćmy uwagę na kondycję liści, która w tym momencie jest słaba, żeby nie powiedzieć bardzo słaba, a wynika to z kolejnego problemu, z którym się borykamy w tym sezonie, a więc niedoborowi wody, żeby nie powiedzieć suszy. I na ten moment przygotowaliśmy rozwiązanie kompleksowe. Rozwiązanie, które zamyka się w jednym zabiegu i rozwiązuje cztery najważniejsze problemy. A więc regeneruje nam te uszkodzone pąki kwiatowe, to jest temat numer jeden, wspiera budowę rozety liściowej, która za chwilę będzie odpowiadała za proces nawet kwitnienia, zawiązywania i utrzymania zawiązków, z czym może być problem w tym sezonie. Temat numer trzy, ta technologia dostarcza nam energii do podziałów komórkowych, z którymi za chwilę będziemy mieli do czynienia przed okresem kwitnienia, jak również zapewnia optymalną jakość kwitnienia w tym ujęciu jakościowym. Sadbox kwitnienie, kompleksowe rozwiązanie, mieszalne praktycznie z większością fungicydów stosowanych w tym sezonie. Jeden zabieg, cztery rozwiązania, wybór pozostawiam Państwu. Drugi temat, który trzeba na pewno poruszyć, to parch jabłoni. Jak widzimy, jak obserwujemy to, co się dzieje w tym momencie, nie mamy opadów deszczu, a więc nie możemy mówić o zagrożeniu ze strony parcha, o dużym zagrożeniu ze strony parcha, a już w ogóle o jakichś pierwszych silnych infekcjach. Te deszcze są zapowiadane, delikatne, gdzieś na przełom niedzieli, poniedziałku. Jednakże pamiętajmy, że to zwilżenie liścia musi się nam przez dłuższy czas utrzymać, ażeby taka infekcja mogła w ogóle wystąpić. Jeżeli chodzi o działania zapobiegawcze, tutaj dwa rozwiązania. Dithianon, czyli Metiset, Delan. Masa liściowa pozwala również na zastosowanie już Delanu Pro bądź produkty oparte na kaptanie, a więc na przykład Skap w dawkach etykietowych. Pamiętajmy, że jeżeli w ostatnim momencie wielu sadowników stosowało zraszanie nadkoronowe, tutaj jednak te działania przeciwparchowe w cudzysłowie musimy prowadzić na bieżąco i tutaj raczej szedłbym w kierunku Dithianonu, a więc Delan bądź Metiset. Temat numer jeden, jeżeli chodzi o zagrożenie chorobowe, mączniak jabłoni. Akurat w tej lokalizacji, tutaj jeszcze preparaty siarkowe, te działania zapobiegawcze mają większy sens, gdyż ta wegetacja jest zdecydowanie mniej przesunięta, aniżeli chodzi o województwo mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, czy w ogóle już małopolskie. Pamiętajmy, że zbliża się moment, w którym wykonywać będziemy najważniejszy zabieg przeciwko mączniakowi, tak ażeby nie borykać się, nie odczuwać tej dużej presji mączniaka w dalszej części sezonu.
Rozwiązań bardzo wiele. Czekamy na temperaturę, która za chwilkę nam gdzieś tam się dźwignie troszkę do góry, gdyż zapowiadane są delikatne wzrosty tych temperatur. Jakie rozwiązania? Ewentualność zastosowania środków typu Kendo, czy na przykład Talius Sat będą dobrymi rozwiązaniami na ten moment. Jeżeli chodzi o czynnik szkodnika, to tutaj wiadomo, że w większości lokalizacji już pierwsze zabiegi peretroidowe zostały wykonane. Były to słuszne zabiegi, jednakże pamiętajmy, że to były zabiegi krótkotrwałe. Zbliżamy się też do takiego bardzo ważnego zabiegu, jeżeli chodzi o zwalczanie mszycy, tak żeby tej presji nie odczuwać po kwitnieniu. I tutaj, jeżeli borykamy się tylko i wyłącznie z mszycą, warto sięgnąć po rozwiązanie w formie środka Tepeki, który działa układowo, a więc niedługo ten zabieg będziemy mogli wykonać, nawet pewnie jeszcze w tym tygodniu, gdyż te temperatury nam się delikatnie powinny podnieść. Natomiast w lokalizacjach, gdzie podczas lustracji oprócz mszycy znajdujemy jeszcze pierwsze gąsienice zwójek, można pokusić się o zastosowanie środków również działających układowo, a więc Mospilan, czyli ta forma proszkowa acetamiprydu, bądź forma płynna, czyli karnadinę, które w tym sezonie posiadamy w swojej ofercie. W dzisiejszym komunikacie to już wszystko. Jeszcze raz dzięki bardzo za Waszą aktywność i zapraszam na kolejny komunikat sadowniczy.